Okej, kochani, więc właśnie widzieliście mój mundurek. Teraz chciałam wam po prostu pokazać go w lusterku, jak wygląda w całości. Jak dobrze wiecie, to jest update, tak jak napisałam, ponieważ już mam taki filmik, ale miałam stary sweter, który był rozciągnięty i chodziłam wtedy jeszcze w spódniczce. Teraz przez cały rok już chodzę w spodniach, bo jest mi w nich wygodniej. Kiedyś miałam spodnie, ale one były po prostu za duże na mnie i wyglądałam jak po prostu w worku. Teraz mam nowe spodnie, więc to trochę inaczej wygląda, dlatego w nich chodzę. Jak widać, mój mundurek jest takiego, kurczę, no zielonego koloru, bardziej wchodzące prawie już że w niebieski. Ma dużo detali szarych, koszula jak widać tutaj jest biało-niebieska. No, paski i nic specjalnego, a spodnie, no już Maksiu, on się chce teraz bawić się klockami. A spodnie jak widać są zwykłe szare. Jak widać, buciki może mieć zwyczajne czarne, po prostu nie mogą mieć innego koloru ani żadnego logo na nich. A skarpetki mam zwykłe szare, można mieć też białe, ale moim zdaniem to dziwnie wygląda. Więc jak widać, tak wygląda mój mundurek. Nic specjalnego. I dziękuję wam za oglądanie. Dotrzeć się powiedzieć z braciszkiem Maksiem. Pa, pa! Pokaż, papa! Max! Papa! No ale pokaż, papa! Papa! Pokaż, papa! Pomachaj! Papa! Pa! Pa! Ale tu, popatrzcie! Maxiu! Ej! Max! Max! Ale ty jesteś! Co, kochanie? Ojejciu! Kto to? Maksiu? Ty buzi.